obozów tego przejściowego, około 500 osób inteligencji tutaj ludzkiej, którą wymordowano, nie? Dokładnie. Potem tutaj to była fabryka włókiennicza Beko, która była w 1938 roku nieczynna i tu było wojsko polskie. Auschwitz, do innych obozów zagłady wywożono na prace przymusowe. Nasza siedziba mieści się na ulicy Gdańskiej 13. To było więzienie wybudowane przez władze carskie i nadano nazwę Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. I tu idziemy raz. No tu zostaje. To są właśnie te zdjęcia tych przeżyli. Tak, tak. Była tak zwana beczka wypełniona wodą, gdzie wkładano głowę, trzymano, prawda? Potem znowu, żeby złapał powietrze i tak dalej. Inny to była kotłownia, to był tak zwany manerz. Wysypany był ten żużel z kotłowni gorący i boso musieli ludzie biegać, a jak któryś tego, to bito. O kąpielach zimną wodą nie będę mówił, bo... Ponownie dopełniono piecek na 8 tysięcy. 8 tysięcy.